to mówią, to co dobre szybko się kończy. Nasz urlop dobiega końca. Mamy godzinę 6 rano, idę po chleb, po kruch, biela kruch i ruszamy w drogę. W tym roku planuję wyjazd właśnie rano, o 7 rano i tak liczę, będziemy około 19, nie 20. 21 teoretycznie powinniśmy być według nawigacji, ale znając życie będą korki i zejdzie nam trochę dłużej. Obawiam się, że będziemy też wyjechali w deszczu. Zobaczcie sami. W tamtej części coś jest ciemnawo. Podejrzewam, że tam pada. A my się tamtą stroną kierujemy. Na pewno pada, bo grzmi. Także będziemy w deszczu pewnie jechać, to będziemy jechać dłużej. Dobra, idę do piekarni, kupuję chleb, pakujemy się i ruszamy z powrotem do Polski. Minęliśmy już niestety miejscowość i tunel Sweaty Rock. To jest taki charakterystyczny punkt, gdzie jest różnica temperatur bardzo wysoka, bo dla przykładu mogę wam powiedzieć, teraz jechaliśmy, mieliśmy 25 stopni, a za górą, jak tylko pominęliśmy ten tunel, mamy już 18. Że różnica jest 7 stopni, także to jest bardzo dużo. Tak samo jak się wjeżdża, to jest dla nas taki znak, że już jesteśmy praktycznie w Chorwacji. To jest tunel, który charakteryzuje się tym właśnie, że wjeżdżamy na wybrzeże, gdzie wtedy temperatura jest zupełnie już inna, inne klimaty, można by powiedzieć. To niestety 18 stopni, kierunek Polska do celu. Do granicy węgierskiej mamy 3 godziny jazdy jeszcze. Ale w sumie ciepło, słońce świeci. No słońce świeci, nie my tak źle. No przez chwilę padało deszcz, a teraz słońce zaczęło wyszło, także no. Zobaczymy, mamy godzinę 8.40. Mieliśmy o 7 wyjechać, a wyjechaliśmy jednak o 8, bo jeszcze do Kosanów weszliśmy po pieczywo. Miałem wczoraj wam wejść i nagrać wam materiał odnośnie jak Sukosan w ciągu dnia wygląda, bo tylko był tam urywki wstawiłem odnośnie nocy, ale no niestety no miałem inne plany po prostu, no, byliśmy gdzie indziej, tego już nie chciałem nagrywać, także to zostanie za rok. Jest co tu jeszcze z wiedzy, bo nie byliśmy w Pakostanie, Sukosan jeszcze nie zwiedziliśmy do nas dobrze, nie byliśmy na plaży, także mamy jeszcze punkty na przyszły rok, jeżeli pojedziemy to samo miejscowo rzeczywiście. Aczkolwiek rozważam wyjazd taki bardziej zwiedzający, to znaczy tak mi się coś planuje, zobaczymy co z tego wyjdzie, jechać na 3 dni do Chorwacji, potem jechać 5 dni dalej, 5 dni do Grecji i z Grecji wrócić znowu na 3 dni do Chorwacji. Także droga taka będzie trochę Chorwacji, trochę Grecji, no bo na raz samochodem to jednak będzie ciężko, a tak to rozłożymy sobie to na dwie tury i myślę, że będzie wtedy to bardzo bardzo ciekawe, bo i zwiedzimy Chorwację i zwiedzimy zarówno Grecję, także co z tego wyjdzie, nie wiem, takie moje plany są na chwilę obecną, oczywiście jak robię rezerwację zawsze koło grudnia, zobaczymy jak to wyjdzie, czy tak zrobimy, czy nie, zobaczymy jaka droga, jakie apartamenty są, jakie warunki i czy oczywiście nie będzie cholernego wirusa, bo to jest zawsze kluczowe dla nas, no. W tym roku też było zagwozdka, czy uda nam się wyjechać, czy nam się nie uda wyjechać, czekaliśmy do ostatniego momentu, a wreszcie udało się wyjechać. Także wracamy później w domu, jak będę, zrobię podsumowanie kosztów. Zobaczycie to w materiale, jeszcze w tym samym pewnie materiale. A tymczasem zobaczcie, jak mamy natężenie ruchu. Dojechaliśmy do granicy chorwacko-węgierskiej, 3,5 godziny nam to zajęło. W tej chwili no, jest przed nami niby może, zobaczcie, z 20 samochodów, tak to wygląda, taki korek. Także nie ma tragedii, chyba. W miarę chyba płynnie to idzie, bo co jakiś czas ruszam. 100 metrów mamy, o, 100 metrów jest znak, 100 metrów do granicy. Na bramkach też nie było zbytnio. Więcej osób chyba jechało w stronę Chorwacji niż w drodze powrotnej, niż wyjeżdżało z Chorwacji. Brak połączenia z internetem. Także 15 sierpnia jeszcze jest terminem, gdzie ludzie jeszcze jeżdżą do Chorwacji, a nie tylko wyjeżdżają. No, gdzieś co, my jeszcze mamy około 5 godzin. Węgry i Słowacja. I dopiero Polska. Także jedziemy dalej.
granicę w miarę płynnie przejechaliśmy, natomiast jesteśmy na Węgrzech teraz. No i niestety, ale mamy, zobaczcie, mamy wypadek po drodze. No, jeden drugiemu w dupę wjechał, także zobaczymy, ile to potrwa. Już laweta jest wszystko, także nie powinno to długo trwać, ale mały zator się zrobił. Także będzie około 10 minut pewnie opóźnienia. Jesteśmy już w Polsce. Zrobiliśmy 900 km, 9,5 godziny, także dobry czas. Mamy jeszcze do celu jakieś 3,5 godziny, ale tutaj sobie w węgierskiej górce jesteśmy, sobie wjedziemy do karczmy, zjemy sobie jakiś obiadek, obiad o kolację praktycznie, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Po drodze spokojna droga, zero ruchu, znaczy zero, no był ruch, ale wszystko płynnie szło, także elegancko. Dobra, jedziemy, nawet ciepło jest, bo 27 stopni. Także pierwszy raz jak wracam z Chorwacji, nie muszę się trząść, żeby mi zimno, ubierać się. Naprawdę fajnie. Dobra, tu skręcam już do karczmy. Później wam pokażę, jak się karczma nazywa i ewentualnie czy dobre jedzenie po drodze, także idziemy, zobaczymy. Jesteśmy w karczmie pod Niedźwiedziem. Już karty poszły, ale pokażmy, zamówiliśmy sobie korytko dla dwóch osób. Zobaczcie, jakie małe. Jest tak, schab z piersi, schab ze świński, żeberko z kapustą, tu jest golonka, dwa oscypki, pierogi i ziemniaczki. To jest rzekomo dla dwóch osób. Zestaw taki 125 zł. Koszt, także myślę, że nie jest drogo jak na taką porcję jedzenia. Trzy osoby spokojnie się tam najedzą. Także smakowo na razie oscypkę spróbowałem, ale myślę, że będzie dobre. Zobaczymy, później wam powiem moje rekomendacje, czy jest smaczne, czy nie. Wyszliśmy już z tej restauracji, z tej karczmy. Powiem wam, że mega żarcie. Nie do przejedzenia, naprawdę jest nie do przejedzenia. Zjedliśmy w sumie w 3 osoby. Spokojnie 4 osoby by się najadły. Mieliśmy jeszcze kawałek żeberka i schaba na wynos. No normalnie nie szło już przejeść. Także zestaw taki 125 zł. Koryto takie dla dwóch osób. A jest jeszcze opcja dla 4 osób. To nie wiem, jakie to wielkości jest. Tutaj dla dwóch osób nie do przejedzenia jest. My w trójkę nie mogliśmy zjeść, a co dopiero na porcja 4 osób dla 4 osób. Także jak będziecie w tej okolicy, to no macie moją rekomendację naprawdę, bo jest warto. Warto jest spróbowania i zjedzenia. Mają też opcję z dziczyzny i z... Co to było? Jeleń? Z jelenia chyba. Nie, to był jeleń. Dzika i jeleń jeszcze był. Dziki jeleń. Porcja chyba była 55-65 zł, także też nie ma tragedii jak na dziczyznę. Natomiast koryto mega, także polecam. A teraz jedziemy. Przez to mamy opóźnienie przez godzinę. No i tak mamy dobry czas, będziemy o 22 rzekomo w domu, także w sumie wyjdzie nas około 13 godzin, tak? 14? Tak, 13. 13 godzin, no już dobry czas. W tym roku podsumowanie troszeczkę nietypowe, nie jak w zeszłym roku, co do rachuneczku wyliczone, aczkolwiek rachunki zbierałem tak, żeby mniej więcej orientacyjnie wiedzieć, ileśmy wydali, aczkolwiek no wiadomo, można zawsze z konta sprawdzić sobie stan konta i porównać, ale nie o to chodzi. W tym roku nie będę mówił konkretnie, ile wydaliśmy pieniędzy. Chcę uniknąć zbędnych komentarzy, jeden wydaje 20, drugi 15, a jeden 3 tysiące, bo to jest bzdura totalna. Dla mnie każdy wydaje tyle, ile uważa i spędza urlop tak, jak on chce. Ale powiem wam tak, ogólne koszty, jakie mamy koszty chociażby dojazdu. Mnie osobiście koszty dojazdu samochodem, czyli bramki, winiety, paliwo. Mieliśmy 1300 km do zrobienia. Z Łodzi, znaczy z okolic Łodzi do Turanii, to jest za Zadarem zaraz. Także mieliśmy 1300 km. Koszt dojazdu z winietami, jechaliśmy przez Węgry i Słowację. Węgry, Słowacja, tak. Tam są winiety, natomiast bramki są w Chorwacji. To koszt wyniósł nas 1300 zł w dwie strony. Koszty podstawowe, koszty dojazdu i powrotu do Chorwacji, nie jeżdżąc tam. Natomiast my jeżdżąc tam zrobiliśmy nam, no, prawie 2000 km zrobiłem jeżdżąc po Chorwacji.
to w sumie auto wyniosło nas niecałe 2000, 1900 z kawałkiem. Zawsze liczę 2000 na auto i to jest od paru lat mi się to sprawdza, że nie przekroczyłem jeszcze kwoty 2000 moim samochodem. Tak? Niektórzy mówią, że mają na gaz, to wychodzi ich taniej, niektórzy mówią, że mają auto diesla, wychodzi ich też taniej, ja też mam diesla, tylko że auto duże, to więcej pali. Tyle zużywam i tego się trzymam. Co do apartamentu. Apartamenty kreują się w tym roku, jak byliśmy, między 45, apartament 2 plus 1, czyli 3-osobowy. Ten teoretycznie był 2 plus 2, aczkolwiek to drugie łóżko na te 2 osoby to byłoby ciasno. Dałoby radę, ale ciasno. Koszty są, kreują się między 45 a 60, aczkolwiek większy nacisk jest na 50-60. Ciężko jest znaleźć apartament w blisko morza, w dobrej lokalizacji za 45 euro. Mi się akurat udało znaleźć taki apartament jak zwykle co roku, aczkolwiek poszukiwania w tym roku były trudniejsze. Więcej maili musiałem wysłać, więcej zapytań, więcej poszukiwań. Znalazłem. Jestem z tego apartamentu zadowolony. Mieliśmy tak, do plaży rzeczywiście, do plaży, która była fajną plażą, bo w zeszłym roku w Podace byliśmy, tam plaża była też blisko, aczkolwiek była mała i wiecznie zajęta, musieliśmy jeździć na plażę inną, oddaloną około 10 km, taka dzika plaża, która dla nas była odpowiednia. Tutaj mieliśmy plażę, rzeczywiście była plaża duża, dużo tych plaż było, były darmowe prysznice, tak jak zresztą widzieliście już we filmach. I to nam odpowiadało, bo mogliśmy sobie od rana iść na przykład na plażę, którą chcieliśmy, ewentualnie po południu jechać tam, gdzie my chcemy też dodatkowo. Także to mi to odpowiadało. Jedynie minus tego apartamentu to jest ta ruchliwa ulica. To jest jedyny minus, aczkolwiek jest to jeszcze do ogarnięcia. Bo w nocy nie jeżdżam auta, także spokojnie może spać. Koszt apartamentu, my ich byliśmy na 13 nocy, koszt jest 2,5 tysiąca złotych, czyli 2,5 tysiąca i 2 tysiące auto, mamy 4,5 tysiąca, to jest podstawy, które trzeba niestety ponieść. I teraz tak, ile wydać więcej? Jedni powiedzą, że wezmą jedzenie ze sobą z Polski i nie będą nic nie kupować, tylko jakieś tam pamiątki, jakieś pierdółki, to wydadzą te, przypuśćmy, nie wiem, 500 zł więcej. Drudzy powie, że będzie stołował się tylko i wyłącznie w restauracjach i wyda na przykład jeszcze dodatkowo 3-4 tysiące. Drugi powie, że będzie jeszcze korzystał z wszystkich wycieczek, które są możliwe, wynajmie sobie na przykład łódkę i tak dalej i wyda jeszcze 15-20 tysięcy. Wszystko jest możliwe. Każdy spędza urlop jak chce. My w tym roku byliśmy sporo w sobie w restauracji. Nie było tak, że mieliśmy ochotę, szliśmy do restauracji, nie szliśmy do restauracji, robiliśmy jedzenie w domu, byliśmy gdzieś na mieście, to nie wracaliśmy specjalnie do domu na obiad, tylko jedliśmy już na mieście. Także, jakie koszty? Zbliżone do zeszłego roku, czyli mniej więcej, jak my wyjeżdżamy na naszą trójkę, wydaliśmy mniej więcej około 7 tysięcy. Tak liczę, nie liczyłem dokładnie, czy to było 6,5 tysiąca, czy to było 7,900. Nie liczyłem, miałem środki jakieś tam odłożone, te pieniądze były przeznaczone, część została mi tych pieniędzy jeszcze, także nie liczyłem dokładnie co do złotówki, ile to do złotówki, co do kuny, co do euro, co do kuny, ile wydaliśmy. Także z tego co tak mniej więcej bilans jaki tam mam, liczę około 7 tysięcy ze wszystkim. Czyli mówię, 4,5 tysiąca to jest podstawa, którą my wydaliśmy na nasz wyjazd, plus te niecałe 3 tysiące dodatkowo wydane na przyjemności. Ceny, czy są droższe, czy w zeszłym roku? Powiem wam tak. Nie zauważyłem znacznej różnicy w cenach. W jedzeniu na przykład pizza czy nie pizza w granicy są te same pieniądze, bo pizzę można kupić między 40 a 50 kun, czyli około 30 zł, czyli tak jak u nas. Natomiast jakieś inne posiłki też nie było strasznie drogo czy coś, że wielka różnica między niedrogo. Dla jednych drogo, dla innych tanio. Wielka różnica między w Polsce. W Polsce też można zjeść na przykład kebaba za 8 zł. Tutaj kebabu akurat nie ma, aczkolwiek były fast foody, hamburgery. I żeby was nie skłamać, ile ten hamburger kosztował? 8 zł po przeliczeniu? Chyba było 12 albo 15 kun. 12 albo 15 kun bodajże płaciliśmy za hamburgera.
nie burgera, tylko hamburgera, to żeby wziąć to pod uwagę, no bo burgery to burgery, to był hamburger. Aczkolwiek były duże i smaczne. Także są ceny różnych posiłków, które są droższe, są ceny, które są tańsze. No, na przykład jak ktoś chce zamówić sobie pekę, no to musi liczyć się z rzędem kosztu około 130-150 kun od osoby, czyli jakieś 80 zł na osobę musi liczyć na przykład, tak? Jak chcę sobie rybkę zamówić, rybka też jest droga. No mówię, no wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb i zapotrzebowań. Jak ktoś chce pamiątek kupić sobie tyle, też wyda dużo pieniędzy. My kupowaliśmy magnesy, regionalne wina, jakieś posiłki, sery kupowałem sobie, tak widzieliście w filmie Spagu. No i mówię, ogólnie bilans mamy 7000. I tak zawsze co roku mniej więcej wydajemy tyle samo. Nie, jak patrzyłem na historię swoich wydatków względem wyjazdowych, jest minimalny wzrost od wyjeżdżam już 6 lat, 7 raz byłem, 7 lat z rzędu wyjeżdżam do Chorwacji, porównując 7 lat wstecz, a teraz tendencja jest minimalnie wzrostowa, aczkolwiek od tych 2-3 lat mniej więcej jest na tym samym poziomie, także nie odczuwam żadnych większych kosztów, które muszę ponieść. Jestem wtedy przygotowany na mniej więcej na daną kwotę, którą mogę spodziewać się, w ten sposób, spodziewam się, którą wydam. Nie zakładam nigdy, że wydam 7 tysięcy, czy wydam 5 tysięcy, czy wydam 10 tysięcy. Mam urlop, jak spędzam go tak, jak chcę. Jak będę chciał spędzać bardziej ekskluzywnie, to wydam więcej pieniędzy. Nie patrzę na to. Także tak to wygląda w mojej sytuacji. Aczkolwiek to nie jest tak, że będę szastał kurs na prawo i lewo oczywiście. No. Wszystko w miarę rozsądku. Także takie krótkie podsumowanie w tym roku, może nietypowe, ale no jednak w ten sposób będzie bezpieczniej, żeby wam powiedzieć mniej więcej, jakie są koszty. Podstawa, koszty, my wydaliśmy, mówię, 2500 apartament wydaliśmy, my wydaliśmy, nie każdy wyda, bo niektórzy na przykład pojadą na 10 dni, będą apartament za 80 euro i wydadzą 800 euro, tak? Czyli już zdecydowanie więcej, bo mnie wyszło 500, chyba 80 euro, z tego co dobrze, tak, 580 euro mi wyniosł apartament. Także no, można przeliczać. Koło nas był bardzo fajny apartament z basenem, z jacuzzi, z grillem gazowym na zewnątrz. No mega wypas, że tak bym powiedział. I koszt tam apartamentu, wynajęcie na 13 nocy, tak jak tutaj wydaliśmy, patrzyłem na bookingu, wyniósłby mnie 32 tysiące. Sam nocleg złotych. Także można spędzać w ten sposób, można spędzać w ten sposób. Dobra, reasumując. Podstawowe koszty, które my ponieśliśmy, to są 4,5 tysiąca plus dodatki, mniej więcej liczy około 7 tysięcy wydaliśmy. Na co wydawaliśmy, no to wiedzieliśmy we wszystkich wcześniejszych moich filmach w przeciągu tego wyjazdu mojego dwutygodniowego. Fakt, że te filmiki są sprzed miesiąca oczywiście, teraz jest podsumowanie, robię dopiero teraz, z braku czasu. No i tyle. W przyszłym roku też planuję jechać do Chorwacji, tak jak wspomniałem wcześniej, zahaczając o Grecję, aczkolwiek nie wiem jak to będzie, czy Grecję, czy może jednak tylko Grecję, a może pojedziemy do, na przykład zamiast Grecji do Czarnogóry, bo tam też jeszcze nie byłem. Boję się troszeczkę planować ze względu na tego wirusa, na tego COVID-a, co będzie w przyszłym roku. Bo na przykład w tym roku do Czarnogóry było ciężko dojechać, czy do Albanii, aczkolwiek no, z testami można by było przejechać. Czy będzie w tym przyszłym roku tak? Nie wiem, no dlatego ciężko powiedzieć. Zobaczymy, co będzie sytuacja. Tak. Jak sytuacja będzie na jesień, zobaczymy. I dopiero, bo z reguły koło grudnia, stycznia robię rezerwację, także zobaczymy, co będzie. A tymczasem czekajcie na następne filmy, które się pojawią na jakichś moich innych wyjazdach. Kiedy, co i jak, nie wiem, zobaczymy. Nie planuję. Znaczy, w planach są jeszcze jakieś wyjazdy, aczkolwiek nie wiem konkretnie terminu jakiego, ale myślę, że jeszcze uda się wyjechać. Niestety w tym roku pod namioty wyjechaliśmy bardzo mało, bo tylko wyjechaliśmy raz. No i teraz pogody już nie ma na takie wyjazdy, ale myślę, że w przyszłym roku nadrobimy troszeczkę, będziemy częściej wyjeżdżać. Wiadomo, ta budowa, niebudowa, inne prace. No i tyle. No. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam wszystkich.